Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkim. Na dzień siostry i Wielki Post i nasze ćwiczenia rekolekcyjne i misyjne zachęcają nas do prawdziwego nawrócenia. Stoimy przed dniami spowiedzi świętej. Musimy ukorzyć swoją pychę, swoją głowę, swoje życie przed Bogiem. Bogiem, który czeka na naszą skruchę, który z radością przyjmuje powracające do Niego dziecko. Niech z takim nastawieniem przystąpimy do Najświętszej Ofiary. Skruszmy więc nasze dusze przed miłosierdziem Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogący i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o uczynkiem i zaniedbaniu. Moja wina, bardzo wielka wina, że dopłagam Najświętszą Marię Zaszczytnicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech zmiłuje się nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Amen.
owocem, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi, czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wy wyszczycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Głównym przesłaniem tego, co czytamy.
co rozważamy, nazywamy Słowem Bożym. Nic nie zrozumiałeś z chrześcijaństwa, jeżeli zgubiłeś nawrócenie. To nie jest przypadek, że Jezus Chrystus i prorok z nad Jordanem, Jan Chrzciciel, rozpoczynają swoje nauczanie zgodnie od tego samego słowa: nawracajcie się. Czym jest nawrócenie? Gdybym wziął mikrofon i poszedł dzisiaj do was, do ławek, i zadał wam pytanie, jak rozumiesz nawrócenie? No wielu z was by odpowiedziało, no to znaczy, że się mam wyspowiadać. To nie jest wezwanie do spowiedzi. My dzisiaj w Kościele zgubiliśmy nawrócenie. Nawrócić się to znaczy zmienić myślenie. To znaczy pozbierać się w życiu, poukładać życie na nowo. To znaczy, że zanim się jutro wybiorę do spowiedzi, zanim wyznam słudze Bożemu swoje grzechy, co dzisiaj jest jedynym sposobem ich odpuszczenia, to Pan Bóg żąda od swoich dzieci, żebyś wpierw poukładał głowę, poukładał życie, żebyś zmienił myślenie, bo to jest warunek pełnego powrotu. Jeżeli tego nie zrobisz, ta spowiedź absolutnie nie będzie miała żadnych owoców, duchowych owoców. Zwróćcie uwagę, że współcześni wyznawcy Chrystusa się spowiadają, ale się nie nawracają, bo myśmy zgubili nawrócenie. W starożytnym kościele chrześcijańskim, jak taki pijaczek upił się piwem czy winem i sprawił żonę czy dzieci, to nie biegał, nie szukał księdza wikarego, Gabriela, Tomasza czy Darka. I nie pluł mu na ucho, jaki to on jest niedobry, bo po pijanym pobił żonę i dzieci. Jaki to z niego bokser. Ale on szedł przed ołtarz, wyciągał rękę i Bogu przysięgał, że nie weźmie przez rok, przez dwa, przez trzy lata alkoholu do gęby, bo głupieje. Bóg był świadkiem jego nawróconego serca. Bóg był świadkiem tego, co ślubował. A jednocześnie gwarantem on mu pomagał wyjść, poukładać na nowo życie. Jak on zdradził żonę, to znowu nie biegał, nie szukał biskupa, nie szukał księdza i nie przechwalał się, jaki to z niego powód. Tylko szedł przed ołtarz i Bogu przysięgał. I Boga brał na świadek, że nie spojrzy na inną. A my biegamy co już do spowiedzi. I wielu z was mówi, że nic nam ta spowiedź nie pomogła. Bo myśmy, bracia i siostry, zgubili nawrócenie w Kościele Wschodnim, w prawosławiu, u grekokatolików. Człowiek idzie do spowiedzi wtedy, gdy poukłada życie, nie wcześniej. Przemyśl to życie. Postaw na wartościach. Skup się w sobie. Posklejaj się w sobie. Jeżeli zrobiłeś krok w niewłaściwą stronę, jesteś człowiekiem, wycofaj się. Zrób krok w tył. Wejdź na właściwą drogę. I dopiero wtedy przychodzimy z grzechami do spowiedzi. A myśmy się już nauczyli w chrześcijaństwie, przynajmniej w Polsce, że idziemy do spowiedzi, żeby się wybielić, wyprać, zrobić sobie taki lifting duchowy, żebyśmy sobie poprawili samopoczucie przed świętami. I wielu z was, wielu duchownych mówi, no bo wracam w te same brudy. A oni czytali Ewangelię. Ten starożytny Kościół, zanim zostały Ewangelie spisane, te mowy apostołów, przez ewangelistów, to oni znali na pamięć przypowieści Jezusa. Znali na pamięć przypowieść o Synu Marnotrawnym i miłosiernym Ojcu. Śmierdzisz grzechem, jak Syn Marnotrawny, świniami? Trafiłeś w życiu do koryta? No to się nawróć. Tam właśnie w Ewangelii jest to nawrócenie i miłosierdzie. Zastanowił się, mówi Ewangelia świętego Łukasza. Syn marnotrawny przy tym korycie zastanowił się,
To jest ten moment poukładania życia. Przygotował sobie spowiedź, jak przeprosił Ojca i wrócił. I gdy próbuje rozpocząć spowiedź, Ojciec mu przerywa. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie, nie jestem godzien nazywać się Twoim dzieckiem. Nie dokończył, był już w ramionach Ojca, a ten kazał jak najszybciej przynieść nową szatę, założyć mu sandały na nogi, usynowił przez pierścień na nowo, bo cieszył się, że syn wrócił do niego, ustawił się twarzą do Ojca. To jest nawrócenie. To jest to nawrócenie o 180 stopni, bo grzech jest zawsze odwróceniem się od Boga, stanięciem do Niego plecami. Nawrócić się, to zmienić tą optykę o 180 stopni, żeby twarz kochającego Ojca spotkała się z twarzą kochanego dziecka. My widzimy, że temu pierwszemu Kościołowi bardzo zależało na czystości wiary, czystości serca. Jak im bardzo zależało, żeby tego nawrócenia nie zgubić. Gdy będziecie wertować Pismo Święte, zobaczcie, co święty Piotr, apostoł, pisze w swoich listach. Świnia wraca do gnoju i pies do tego, co zwymiotował. Tak przestrzega chrześcijan, żeby nie wracali do grzechu. Nie wolno ci podejść po święty chleb, łamać go na ołtarzu, jeżeli po tym zaraz wrócisz do tego samego życia, tego samego grzechu, z którego próbowałeś wyjść. Nie możesz tego również układać w nieskończoność. A to chyba dzisiaj powszechna praktyka. Zapewne wielu z was, tak jak ja, uczyliśmy się piękna polskiej mowy na utworach Juliana Tuwima, jego wiersza. Tuwim władał w mistrzowski sposób piękną polszczyzną. Wiemy o nim, że był Żydem. Wiemy, że tęsknił za Chrystusem, ale nigdy nie przyjął Chrystusa. Nigdy się nie ochrzcił. Jednak w swoim dorobku literackim ma taki wiersz, wyznanie wiary. Tak opisał pragnienie swojego serca, wnętrza. Kiedyś ktoś włożył do tego melodię, nawet ten wiersz dzisiaj śpiewają. Jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę, Chrystusie. I taką wielką żałobą będę się żalił przed Tobą, Chrystusie, że duch mój przed Tobą klęknie i wtedy serce mi pęknie, Chrystusie. I wiecie, że mu pękło serce, a pękło mu przy grzechu, podczas grzechu. I nie zdążył. Był Żydem, ale jego przyjaciele, znając to jego pragnienie, zamówili mu trumnę z krzyżem na wieku. Wierzyli, że ten wiersz jest wyznaniem wiary, że ta tęsknota to był ten chrzest pragnienia. Inny Żyd obecny na pogrzebie Tuwima, Roman Brandstetter, napisał, że widziałem krzyż na trumnie, jednak rodzina podczas uroczystości pogrzebowych ten krzyż zerwała, wyrzuciła. Gdy wynoszono trumnę, Brandstetter napisał, pozostał tylko odcisk krzyża, bo trumna wcześniej była zawyjcowana i pomalowana. Zastanawiamy się, czy to nie jest czasem nasz śpiew. Jeszcze się kiedyś rozsmucę. Jeszcze, Chrystusie, do Ciebie powrócę. Jak wielu z nas czeka na starość, jak wielu ludzi odkłada swoje nawrócenie na dalsze dni i lata. Czekamy, aż choroba albo śmierć zajrzą nam w oczy. Kiedyś święty Augustyn przestrzegał chrześcijan
że jeśli czekasz z nawróceniem na moment, gdy nie będziesz mógł już grzeszyć, jeśli czekasz na stare lata, to spodziewaj się, że będzie grzech zostały, a nie ty grzech. I tak nosimy grzechy całymi latami. I są ludzie, którzy się nie przejmują tym, że mają grzech od dawna w sobie, a grzech nigdy nie jest obojętny. Grzech, bracia i siostry, jest takim paskudstwem, które wytrybuje z człowieka dobro. Czasem wypracowujemy to dobro całymi latami. Nasze szlachetne odruchy serca, naszą wrażliwość, naszą dobrą mowę, opanowanie cnoty chrześcijańskie. A grzech, który pozwolimy, by był w nas, wytłucze z ciebie całe dobro. Kiedyś czytałem taką książkę, nazywa się 47 lat życia. Jeśli możecie, to proszę was, żebyście również przeczytali. To jest książka napisana przez zakonnika, ojca Władysława Kluza, karmelitę Moskwy. Książka, która jest doskonałym studium psychologii i mówi o dwóch ludziach. Jeden i drugi żyli tylko 47 lat. Obaj pochodzili z katolickich rodzin. Obaj byli ochrzczeni. Obaj przyjęli Komunię Świętą. Służyli jako ministranci. Obaj marzyli o kapłaństwie. Jeden został świętym, a drugiego powiesili. Mowa o ojcu Maksymilianie Kolbe, męczenniku Auschwitz, który poszedł do komory głodowej za ojca rodziny Franciszka Gajewniczka. I mowa o komendancie tego obozu pochodzącego z Baden-Baden, Rudolfie Hesie. Jak się czyta, bracia i siostry, tą książkę, to dochodzi się do wniosku, że chyba my w historii XX wieku nie znamy takiego kata, takiej podłej istoty, która by zniszczyła w sposób świadomy 1,5 miliona osób, a są to dane zaniżone, 1,5 miliona osób. Z jego rozkazu powiedziałem, zniszczył, nie zamordował, bo on z premedytacją wdeptał w błoto oświęcimia godność ludzką milionów osób. Trzeba było wpierw zniszczyć człowieka, a dopiero potem go zabić. Trzeba było zabrać mu imię, nazwisko, wytatuować numer na ręce, uczynić z niego numer, nie człowieka. Obudzić w tym człowieku najgorsze instynkty, bo dochodziło przecież do bójek zabójstw w Auschwitz, dochodziło do ludożerstwa, a dopiero później w wyszukany sposób zamordować. Przez cyklon B, przez rozstrzelanie na żwirowisku, przez potem, czy w komorze głodowej, a potem puszczenie ciała przez krematorium. Macie świadomość, że komendanta Rudolfa Hessa bali się również SS-mani? Bali się swojego. Jak się czyta w ogóle życiorysy SS-manów, to przecież ludzie wykształceni byli. Humaniści. I zbudowali piekło na ziemi. Ci wykształceni ludzie. Komendanta bali się nawet hitlerowcy. Mówili o nim, że to zło w ludzkim ciele. Jak się dzisiaj przejeżdża obok obozu koncentracyjnego, stoi kamienica domu komendanta. Czasem ludzie mówią, że zachodzą, pytają mieszkających tam dzisiaj ludzi. Wy się czujecie dobrze? Was tutaj nie straszy? Tysiące więźniów modliło się o nawrócenie Rudolfa Hessa. Tysiące modlitw zanoszonych do Boga, żeby zmienił jego serce. Słyszałem, że jego żona Hedwig modliła się na różańcu o nawrócenie męża.
tuż przed rozstrzelaniem, głośno mówi w stronę plutonu egzekucyjnego, że swoje życie kładzie jako ofiarę za nawrócenie komendanta. Ale dzisiaj się zastanawiam, przecież ten Rudolf Hess był mężem, dobrym mężem, kochającym ojcem. Czy również ofiara ojca Kolbego w komorze budowy nie była za Rudolfa Hessa? Nie tylko za Franciszka Gajowniczka, ojca rodziny, ale również za Rudolfa Hessa, ojca rodziny. Przychodzi, bracia i siostry, nieprawdopodobna łaska. Wiecie, że po II wojnie światowej zbrodniarze poukrywali się, pouciekali przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniali wyglądy, byli wyłapywani i osadzani na procesie w Norymberdze. Te wszystkie tatuaże, a mieli tatuaże SS pod pachą, wydrapali, żeby nikt ich nie poznał. Hess został rozpoznany, zatrzymany przez angielskiego agenta. Został osadzony na procesie w Norymberdze. Kara śmierci za zbrodnię przeciw ludzkości. Ale ponieważ obóz koncentracyjny był w Polsce, na terenie Polski, wydano go władzom Polski, przetransportowany do więzienia do Warszawy. Jest taki epizod w tej książce. Poczytajcie, że w pewnym momencie, gdy samolot z Norymbergi wylądował w Warszawie, na nieistniejącym już lotnisku mokotowskim, w pewnej chwili Hess został zupełnie sam. Nikt przy nim nie był. Bardzo to dziwne było dla niego. Jest zupełnie sam na lotnisku, na płycie lotniska. W pewnej chwili bardzo powoli podchodzi do niego czterech mężczyzn ubranych na czarno, w czarnych garniturach, z kamieniałymi twarzami. Podchodzą do niego i on się czuje nieswojo. Próbuje ich pytać, kim są, czego od niego chcą. Nikt nie mówi ani słowa, ale jak na zawołanie wszyscy podnoszą mankiety swoich koszul, marynarek i przedstawiają się z numer. On wie, kto to jest. To są więźniowie, jego więźniowie. Trzymają straż przy komendancie. 2 kwietnia 1947 roku Rudolf Hess zostaje skazany na karę śmierci. Na drugi dzień, zaraz na drugi dzień, ci byli więźniowie Auschwitz wystosowali apel do Józefa Cyrankiewicza, by wyrok był wykonany w obozie. Nie w Warszawie, ale w obozie Auschwitz. Ale nie na placu apelowym, bo ofiar jest równać ze zbrodniarzem, ale poza drutami kolczastymi do dzisiaj jest szubienica, na której dyndał Rudolf Hess. Szubienica z widokiem na obóz. Czym trącił go Bóg? Zdecydowano, że przewieziony zostanie do więzienia w Wadowicach. I był to 4 kwietnia 1947 roku. Wiecie, co dotknęło? Zachowanie Polaków. Bili go Rosjanie, bili go Amerykanie. Nikt z polskiej służby więziennej go nie uderzył, nie poniżył. Wszyscy odnosili się do niego z szacunkiem. Był traktowany jak człowiek. Ta istota, która nie była godna miana człowieka. Jak sam później wyznał, uderzyło go to ludzkie traktowanie przez polskie służby więzienne. On im mordował ojców matki. Pejczem zabijał tam na placu apelowym, aż roztrzaskał czaszkę, aż mózg wypływał. Jak się pisze, czyta te opisy, to gęsia skórka idzie z człowieka z góry na dół. Wydłubywał oczy.
tak trzasnęło w niebo jak młot na skorupę i rozwaliło go od środka. Mamy zachowaną jego korespondencję, szczególnie listy do żony. I napisał w jednym liście: wyrosły we mnie duże wątpliwości, czy również moje odwrócenie się od Boga nie wychodziło z fałszywych przesłanek. Było to ciężkie zmaganie się, odnalazłem jednak swoją wiarę w Boga. Rudolf Hess, ten hitlerowiec SS-man, poprosił o spotkanie z księdzem katolickim. Wiecie, że wszyscy w Wadowicach odmówili. Ani jeden nie poszedł. Jak pytali dlaczego, to powiedzieli, że nie znają języka niemieckiego. Wtedy dyrektor w Wadowicach, dyrektor więzienia, poprosił kardynała Adama Sapiehę, żeby znalazł takiego księdza. To trzeba było mieć, kochani, stalowe nerwy. Ty nie idziesz do chłopaka, który, prawda, uderzał jednego człowieka. Ja pracowałem w więzieniu. Siedziałem z ludźmi, którzy mordowali innych. Ja musiałem chodzić tam do nich z psychologiem. Ja wiem, czym jest więzienie. A oni szli wtedy przeciw do człowieka, który ma miliony ludzi na sumie. I wtedy kardynał Sapiehę poprosił jezuitę, ojca Władysława Lona, o taką posługę. I to jest, bracia i siostry, rzecz, która mi kiedyś ugięła kolana. I myślę, że wam też powinna ugiąć kolana w tych dniach, które przeżywamy. Naszych renowacji misji świętych, spotkaniem ze świętością Jana Pawła II, spotkaniem z tematem miłosierdzia. Ojciec Lon był kapelanem sióstr w miejscu, gdzie dzisiaj mamy Światowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W krakowskich Ławiernikach jest 47 rok w kwiecień. Faustyna jakieś 8 lat już nie żyje, leży na cmentarzu. Dzienniczek mówiący o Miłosierdziu Bożym pod kluczem, zamknięty w archiwum, żeby czasem ktoś go nie czytał. Obraz Jezu, ufam Tobie, schowany w bocznej kaplicy w Wilnie, żeby go nikt nie zobaczył. W kompletnej tajemnicy dwukrotnie więźniarka wozi po cichu tego zakonnika z krakowskich Łagiewnik do Wadowic. Dwukrotnie. Pierwsze spotkanie to 10 kwietnia. Ojciec Lon przez cały dzień, jak się zamknęli w celi, przez cały dzień rozmawia z komendantem w języku niemieckim. Wszystko było tajemnicą, nikt nie puścił pary z gęby. Wiemy tylko, że Hess na koniec tej rozmowy złożył katolickie wyznanie wiary. Tak się czyni w kościele, gdy ktoś wraca do kościoła. Gdy, przypuśćmy, ktoś, kto był we wspólnocie kościoła, zdradził wiarę, poszedł do Świadków Jehowy, wypisał się w imieniu z kościoła, a potem się strzelił w głowie, jak jestem drugi i chce wrócić do wspólnoty kościoła, to publicznie wobec wszystkich was przed ołtarzem musi wyznać katolickie wyznanie wiary. I on, Hess, prawdopodobnie to jezuita, zażądał od niego: proszę złożyć katolickie wyznanie wiary. A potem drugie spotkanie z komendantem. Wiemy, że to była spowiedź i trwała 13 godzin. Wiemy też, że kapłan poszedł do kościoła parafialnego po komunię świętą. Gdy proboszcz się dowiedział, że to ma być komunia dla Hessa, zaczął kręcić nosem. Co ksiądz robi? Do kogo ksiądz zaniesie tę komunię? Ja wiem, co robię. Jezuita nie miał najmniejszej wątpliwości. Powiedziałem wam, wszystko było tajemnicą. O tym, co się stało w celi Hessa, wiemy przez przypadek. Autentycznie przez przypadek. Takie było prawo kościoła papieża Benedykta.
ministranta, a był to kościelny wyzwadowiec o nazwisku Karol Lenny. I on powiedział: widziałem na własne oczy, jak Chrzest po przyjęciu Komunii Świętej ukląkł na środku celi, zakrył twarz dłońmi i płakał jak małe dziecko. Zbliżał się moment egzekucji. Chrzest wystosował list do narodu polskiego. Nie mamy czasu, on cały jest ciekawy, ale wybrałem tylko cztery zdania z tego listu. Patrzcie, jak się zmienił o te 180 stopni. Zbrodniarz. Oby mi Bóg wybaczył kiedyś moje czyny. Naród polski proszę o przebaczenie. Dopiero w polskich więzieniach poznałem, co to jest człowieczeństwo. Mimo wszystko, co się stało, traktowano mnie po ludzku, czego nigdy bym się nie spodziewał i co mnie najgłębiej zawstydzało. Ludzie o tym jego nawróceniu nie wiedzieli. Ludzie chcieli dokonać samosądu na komendancie, dlatego w wielkiej tajemnicy przewieziono Rudolfa Hessa z Wadowic do Auschwitz i z woli byłych więźniów osadzono go na kilka godzin w bloku numer 11, w bloku śmierci. Tym samym, w którym umierały tysiące ludzi zagłodzonych, w którym umierał święty Maksymilian Maria Kolbe, żeby poczuł tą atmosferę, co czuli ludzie idący z jego rozkazu na śmierć. Dopiero w 2005 roku Telewizja Polska pokazała po raz pierwszy egzekucję Rudolfa Hessa 16 kwietnia 1947 roku. Mamy do dzisiaj zdjęcia, są do zobaczenia w internecie, ale nie znajdziecie filmu. Pokazali raz i zamknęli na 4 spusty. Nie chcą nikomu tego filmu pokazywać. Komendant poprosił, by nie zakładano mu opaski na oczy. Przy wykonaniu wyroku lina się zerwała. Hess, jako oficer, stanął na nowo na szafocie, sam sobie założył pętlę na szyję, zacisnął tą pętlę. Wiedział, że jest to nieuniknione. Musi być kara. Drodzy moi, to jest bardzo trudny przykład, szczególnie dla tych spośród was, którzy mogą jeszcze pamiętać II wojnę światową. Bo być może ktoś między wami jeszcze przeszedł obóz. Pamięta, co to za piekło. Ale proszę was, nigdy nie próbujcie Panu Bogu wyrzucać. Kto jest godzien Jego miłosierdzia, kto nie jest godzien Jego miłosierdzia. Nie wolno. Nie możemy. Znacie większe nawrócenie w XX wieku? Ja nie znam. Nawet jak nam taki ginekolog Bernard Nathanson prowadził największe kliniki aborcyjne w Stanach Zjednoczonych, nie może się równać komendantowi Auschwitz, który mordował z premedytacją. Nathanson też był Żydem. Przyznał się, że dokonał 75 tysięcy aborcji. On się przyznał, że wyrwał z łona i uśmiercił własne dziecko. A kiedy w latach 70. prowadzono ultrasonograf, gdy na własne oczy zobaczył, jak się zachowuje dziecko, jak się broni przed aborcją. Jak się broni w łonie matki przed uświerceniem, to mu te wszystkie narzędzia wypadły. Przeszedł takie otrzęsienie nawrócenie, że do końca życia stał się apostołem ruchu pro-life. Jeździł po świecie i mówił kobietom: nie rób tego. Bo nawet gdy ksiądz przebaczy i nałoży pokutę, ciężką pokutę za zbrodnię,
bracia i siostry, słyszeliście dzisiaj o nieskończonym miłosierdziu Boga, z którego nikt z nas żyjących nie jest wykluczony. Absolutnie nikt. Wszyscy mamy prawo do Bożego miłosierdzia. Zapewniał nas nie kto inny, ale święty Jan Paweł II. Człowiek, jeśli zdąży, może się nawrócić, nawet w ostatniej chwili, jak dobry Łotr na krzyżu, 5 minut przed śmiercią, ale wziął odpowiedzialność za swoje życie, za swoje czyny. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. I natychmiast usłyszał, dziś będziesz ze mną w raju. Święty Jan Paweł II, na którego oczekujemy, bo pozostanie z nami w swoich relikwiach, tak kiedyś mówił o miłosierdziu Bożym w swojej encyklice o Bożym miłosierdziu. Bóg nie może się brzydzić tym, co stworzył. Jest wierny sobie samemu, swemu ojcostwu, swojej miłości. Miłość Boga idzie za każdym dzieckiem, za każdą zbłąkaną owcą, choćby tych zbłąkań było miliony, choćby nieprawość przeważała w świecie nad uczciwością, choćby ludzkość zasługiwała za swoje grzechy na jakiś współczesny potop. A my, bracia i siostry, tak często śpiewamy za drugim. Jeszcze się kiedyś rozsmucę, nawrócę, otrząsnę, pozbieram, pokocham, jeszcze zapłaczę. I przychodzi nieuleczalna choroba, przychodzi śmierć bliskiej osoby i człowiek nie zdążył poukładać życia z Bogiem. Sprzedajemy się temu światu, który nam zakłada opaskę na oczy, zatyka uszy, by nie słuchać wołania o nawrócenie. I stawiamy przy drogach kolejne krzyże, zapalamy znicze w miejscach katastrof, ronimy łzy na pogrzebach, wracamy do błotka, w którym nam dobrze, bo jeszcze się kiedyś rozsmucę, bo kiedyś, jeszcze nie dziś, zdążysz, jesteś pewien. Nie zwlekajmy z nawróceniem do Pana, nie gubmy tego nawrócenia, bo Bóg oczekuje na swoje dziecko. Amen. Módlmy się wspólnie do naszego Boga w niebie, pamiętając, że Jemu bardzo na nas zależy. Módlmy się za Kościół Święty, aby mocną obecnością Chrystusa zgromadził spomiędzy ze wszystkich stron świata i obdarzał go prawdą i życiem. Ciebie prosimy, Chrystus. Módlmy się za ludzi sprawujących władzę, by nie szukali własnych korzyści, ale kierowali się dobrem narodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy pogrążyli się w grzechu i utracili wiarę w możliwość uzyskania przebaczenia, aby modlitwa i przykład chrześcijan pomogły im z trudnością zwrócić się do miłosiernego Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie dla chorych i cierpiących oraz intencje lekarzy i personelu medycznego, aby Pan skierował ich działanie i błogosławił im w odpowiedzialnej służbie bliźniemu. Ciebie prosimy. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii i błagajmy Wszechmogącego Boga za całą naszą wspólnotę, aby Pan nas ochronił od wszelkiego niebezpieczeństwa i czuwał nad nami każdego dnia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego księdza prałata Stefana, za naszych bliskich zmarłych, aby zostali przyjęci do grona zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za siebie nawzajem, byśmy przez udział w renowacji misji świętych przemienili słowem i łaską, pełni wiary, trwali przy Panu Bogu. Ciebie prosimy.
Panie, nasze modlitwy i spraw, by nieustannie wzrastało Twoje Królestwo przez Chrystusa, Pana naszego.
jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie w ten ostatni wieczór wziął kielich i wychwalając Twoje miłosierdzie, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem,
wszechmogący Boże, spraw, aby wytrwały udział w Twoich misteriach. Zbliżam nas do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Tyle z